Piotr Paczuski, radny Rady Miejskiej Jeleniej Góry, na samym początku poruszył kwestie podjętych decyzji przez polski rząd dotyczących gospodarki. Chaos gospodarczy, chaos społeczny, chaos polityczny, skłócenie wewnętrzne, skłócenie z naszymi sąsiadami, skłócenie z Unią Europejską. Nawet wroga robimy sobie sojusznika, tego emblematycznego, a więc Stanów Zjednoczonych. Następnie odniósł się do przedsiębiorców, którzy z racji rosnących cen za gaz, prąd i wodę również muszą podnosić ceny, aby ich przedsiębiorstwa mogły funkcjonować. Tutaj starają się na chleb zarobić, tutaj starają się swoją pracę wykonywać jak najlepiej, tutaj płacą podatki, ale jeśli ich działalność gospodarcza spotyka się z odium takim, które niesie właśnie ten nowy ład gospodarczy, podatki będą niższe. Przedsiębiorstwa będą upadać, a w związku z tym to jest jeden z powodów, dla których samorządom będzie działo się coraz gorzej. Alina Ciepiela prowadzi swój zakład piekarniczy od 1983 roku i sama przyznaje, że w przeszłości bywało różnie, raz lepiej, raz gorzej. Jednak obecne podwyżki są zatrważające, coraz wyższe rachunki zmuszają ich do podnoszenia cen, jednak nie mogą wszystkich kosztów przenosić na swoich klientów. Wszyscy piekarze podwyższają ceny, ale nie mają pewności, czy cena, jaką żeśmy ustawili na pieczywo, czy ona będzie wystarczająca, żeby zabezpieczyć sobie opłatę na przykład tego gazu. Ktoś tam mówił, że przy bardzo małej produkcji cena chleba powinna kosztować 40 zł kilogram. To już byłby luksus, a nie powiedzmy chleb, który zabezpiecza nam codzienność. Nie jesteśmy temu winni, że ceny idą w górę. Koszty, które wynikają z podwyższonych cen gazu, prądu, nie są przekładane na cenę końcowego produktu całkowicie. Staramy się robić to systematycznie, z tego względu, że jeżeli całkowite koszty zostaną przeniesione na dany produkt, konsumenci się od nas odwrócą. Dzisiaj, 26 stycznia, na mównicy sejmowej posłowie Lewicy Robert Obaz oraz Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska będą przedstawiać rachunki Polek i Polaków za ogrzewanie, prąd, gaz i żywność. Dzisiaj Lewica zaprezentowała ustawę, która ma zagwarantować, że powstanie fundusz dla osób poszkodowanych przez Drogi Ład. Chcemy, aby zostały ustanowione przez ten rząd dodatki, które będą chronić w sposób realny i skuteczny Polki i Polaków. Obecnie ceny gazu czy energii elektrycznej są bardzo wysokie. Jednak nie zapominajmy o tym, że miasto również podniosło opłaty dla mieszkańców, głównie przedsiębiorców. Podwyżka za odpady, opłata transportowa, zwiększenie podatku od nieruchomości, podwyżka wody o ponad 1000%. A to nie wszystko. Zapytaliśmy o to radnego Rady Miejskiej Jeleniej Góry Piotra Paczuskiego. Niewątpliwie wszystkie te podwyżki, które dotknęły miasto Jelenia Góra, mieszkańców naszego miasta, nie wzięły się znikąd. Osobnym rozdziałem jest cena wody i odbioru ścieków, bo trzeba też pamiętać o tym, że tutaj nie wyłącznie wodnik, nie wyłącznie miasto ma coś do powiedzenia, tylko Wody Polskie. Trzeba pamiętać również o tym, że dochody miasta w 2021 roku z uwagi przede wszystkim na pandemię i chaos gospodarczy zafundowany nam z jednej strony przez pandemię, z drugiej strony przez rząd, spowodował około 20% spadek dochodów miasta. Z tego co pamiętam, głosował pan za wszystkimi możliwymi podwyżkami. Tak. I był pan za nim. Argumentowałem to w sposób następujący. Przypomnę to, co powiedziałem parę chwil temu. Cena jest kategorią ekonomiczną stanowiącą pewnego rodzaju strukturę. Nieważne, czy podwyżki są fundowane przez miasto, czy przez rząd, zawsze uderzają w mieszkańców oraz przedsiębiorców.